Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, postanowiłem rozegrać po raz kolejny partię na 10 minut na Liczes. Troszeczkę zmieniłem próg rankingowy, gdyż ciężko byłoby mi znaleźć zawodnika przed 7 rano, gdyż nagrywam dopiero ten film. Nagrywam ten film tak rano, no ale spokojnie. Tutaj mamy sobie gramy spokojnie. Wyprowadziłem dwa pionki, G6. Prawdopodobnie rzekuje się królewsko indyjska albo obrona Greenfelda. Jeszcze zobaczymy, co zagra przeciwnik. Obrona Greenfelda. Ja myślę, że do tego tematu podejdę spokojnie i zagram skoczek na F3 z planem goniec F4, grając normalne ruchy rozwojowe. Oczywiście tutaj moim celem w tym materiale jest rozegranie partii z komentarzem oraz z analizą. Zobaczymy, jak to się ułoży. Spróbuję przeciwnika wybić trochę z rytmu, nie grając głównych linii, aczkolwiek to jest cały czas normalna sprawa. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Na razie w sposób normalny wyprowadzam figury. Goniec F5 ze strony przeciwnika. Ja myślę, że taki ruch jest ciekawy, dlatego że podważymy tutaj atak. I jeszcze przy okazji atak na pole B7. No dobra, moim celem jest też zrobienie krótkiej oczywiście roszady, ale myślę, że goniec F5 właśnie dało mi tę możliwość, żeby zaatakować pionka na B7 przy okazji. Jeżeli przeciwnik zbije tu pionka, to się zastanowię, czy albo zbić na C4, ale z drugiej strony to jest bardzo kuszące, dlatego że od razu mogę pionka atakować na C7. O właśnie, to jest ciekawy ruch. Ale ciekawe chyba dla mnie, nie wiem, to jest chyba błąd, bo jak zagram tak, to atakuję przy okazji skoczka. Jeżeli skoczek odejdzie tu, to tutaj. I stoję bardzo dobrze. Z drugiej strony jednak mogę zbić tu. Chyba bez żadnych konsekwencji. Skoczek zagra tak. No i według mnie stoję świetnie. Z drugiej strony jak zagram tu, on tu. Ja na przykład zagram tak. On wtedy zagra tu, będzie skoczka bronił. No cały czas to jest dobra pozycja, ale rozważam jednak bicie tutaj. Wieża B8 nie działa, bo tu. Jeszcze raz, bicie tu. No i co, hetman tak zagra, żeby bronić, to ja zbijam tu i zdobywam pionka. Zbijam na B7. Wydaje mi się, że tutaj już jest bardzo dobrze. W sumie to nie wiem, dlaczego przeciwnik tak zagrał. Chyba się pomylił, zresztą sprawdzimy to w analizie, ale powiem tak, mój ranking to 2597 ze znakiem zapytania, to oznacza, że dawno nie grałem partii na 10 minut. No właśnie, jest takie zagranie, ha, będzie tutaj po prostu bicie, ok, ale to nieważne, ja sobie zbijam na C7, on zbije tutaj. Zbije na C4, po prostu odbije gońcem i nadal będę miał pionka więcej. Tylko teraz problem polega na tym, że tu jest bronione pole B1, ale B8 też jest bronione, więc sobie zrobię teraz po prostu roszadę. Pionek więcej i sobie gramy normalnie w szachy, więc zawsze też mam skoczka na A4, który obroni pionka. I chodzi o to z tym rankingiem, że jakby się udało wygrać tę partię, to ten ranking wskakuje na ponad 2600 i to będzie bardzo, bardzo dobry ranking na 10 minut na Liczas. No ale to dobra, zobaczymy, jak to się jeszcze ułoży. Wieża C8, chyba taki ruch jest dobry, dlatego żeby pilnować tego gońca. Jak odejdzie gdzieś skoczek, to po prostu łupniemy gońca i zagramy coś w stylu wieża AC1. Wieża AC1 chyba teraz jest dobre. Wieża AC1, żeby się nastawiać na tego pionka. Skoczek na A4, coś w tym stylu. Jeszcze wieża tutaj, ewentualnie bronimy. Na razie jest pionek więcej i słaby pionek na C4. I na tym się trzeba skupić w tym momencie. Przeciwnik gra dosyć szybko. Okej, tutaj jest opcja wybicia. Na pewno zbijemy gońca. I tutaj będzie trzeba zagrać coś w rodzaju wieża D1, jeżeli tu, to tu, wieża D2 broni. Zawsze wypędzimy tego gońca z D3, grając tak lub tak. Dobra, więc wieża D1. Wszystkie figury wchodzą do gry. Jesteśmy na 16 posunięciu i pozycja wydaje się być bardzo dobra, a niemalże wygrana. Tak to oceniam. Oczywiście ocena oceną, ale trzeba do tego jeszcze doprowadzić. I teraz tak, zbije tutaj, on mi zbije tu i wieża D2. No tak trzeba zrobić i wieża D2, żeby bronić tu, będę atakował pionka. Jeszcze trzeba otworzyć okno dla króla. Dobra, ale to jest taki ruch.
Taki ruch wszystko powinien załatwiać. Atakuje gońca, atakuje pionka. Zbicie gońca będzie oczywiście dobre, potem podprowadzę króla. No wieżówka. Wieżówka będzie z dwoma pionkami więcej teoretycznie. To jest dobre zagranie przeciwnika, dlatego że jak zbiję sobie teraz tutaj i on zbije, ja zbiję, on zbije, będzie miał wjazd tu i trochę mi zamiesza. To znaczy to i tak chyba będzie dobrze, ale coś czuję, że muszę zrobić lufcik F3 i potem będę miał opcję. F3 albo inaczej, może G3 w ogóle, żeby... Myślę, że G3, żeby król miał ucieczkę tutaj, żeby nie było opcji szacha na dwójce. I teraz moim planem jest zbicie, zbicie, zbicie i zbicie i będziemy w domu. Bo zawsze obronię tego pionka B2, zachowując dwa pionki więcej, a król sobie spokojnie tutaj będzie uciekał. Zobaczymy, jak to się tutaj rozstrzygnie. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze. Też oczywiście to świadczy o tym, że debiut chyba był rozegrany przez przeciwnika dosyć podejrzanie. No tak, widzę, że tutaj głównie ten zawodnik jest graczem właśnie na 10 minut. No bo na 3 minuty czy na bulety to ma ranking 2200, 2100 z hakiem. Dobrze, jest takie zagranie. Aha, tutaj chce mi zaszkodzić przeciwnik. Zagramy posunięcie F3 mimo wszystko, żeby jednak królem podejść. Trochę przeczę teraz swoim planom, ale z drugiej strony, jak on wróci, a nie wrócił, ok. Zagramy sobie król F2. Będziemy bronić pionka. Jeżeli on zagra tak, to po prostu zbijamy tu. I nadal będzie duża przewaga. Wieża może zagrać tu, wieża może zagrać tu. Ok, zbijamy. Zbijamy. On oczywiście może zagrać tak. Ja wtedy mogę zagrać B3. Chyba B3 będzie najlepsze. Dlatego, że tu bronimy. Wieża, to jest bardzo ważne, że wieża na D2 bardzo dobrze pilnuje drugiej linii. I możemy czuć się tutaj bardzo bezpiecznie. Jeszcze E4 można zagrać. Też król E2 troszeczkę przybliżymy. Tak, widzimy, że przeciwnik tu próbuje coś nam zrobić. Ja myślę, że taki ruch załatwia sprawę, dlatego że po wybiciu wybijam wieżą i nie otwieram opcji dla wieży z B8. Czyli ruch jeszcze bardziej mocujący tutaj, trzymający wszystko. Okej, to posunięcie jest ciekawe. Ale chyba tak. Chociaż jeszcze taki ruch jest ciekawy, czyli odejście. Tutaj jest wymuszone niemalże bicie i po wybiciu wybicie. On nie może tak, bo wieża tu. Tak zrobimy. Czyli asekuracja. Uciekamy, bronimy tutaj. Przy okazji też oczywiście atakujemy tam na C8. Przeciwnik będzie musiał coś zrobić z wieżą. A jeżeli nie zrobi nic, to wybijemy po prostu na A4, postraszymy go E4. Goniec będzie musiał uciec. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, jak to się tutaj rozstrzygnie, ale powinno być dobrze. No, względnie tak liczę, że tutaj powinno być no po prostu dobrze. Chociaż odejście wieżą też jest ciekawe, bo będzie cały czas trzymała druga wieża. Będzie wieża z D8, na przykład trzyma wieżę B8. Choć i tak mogę zagrać tak i bronić tu, czyli grać naprawdę bardzo spokojnie. A jednak zostało wybite, co jest dobrą wiadomością dla mnie. Im więcej uproszczeń, tym lepiej. Bicie nie działa. Ok, ten ruch jest dobry. Przeciwnik teraz może zbić. Jak ja zagram tu, to on wróci gońcem. Więc w tej sytuacji myślę, że po prostu może tak zagrać, żeby pionka pchać. Zagramy. Zejdziemy z wolnej linii, ale pilnuje po prostu pionka. To niby jest pasywna obrona, ale ten pionek już może iść do góry i trochę przeszkadzać. Poza tym ja mam prosty plan. Król E2, król D3, E4, ewentualnie E4, król E3. Coś w tym stylu skoczek. Bardzo dobrze się zachowuje w obronie. Myślę, że tutaj nie ma się co śpieszyć.
W szachach zresztą nie trzeba się śpieszyć, tylko starać się grać ruchy zachowawcze, takie, które dadzą nam tutaj jakiś dobry efekt. Poza tym, mamy dwa pionki więcej, trzeba je zrealizować i tutaj pośpiech w ogóle nie jest wskazany. Przeciwnik o tym wie. Taki ruch chyba bym zagrał na jego miejscu, żeby mimo wszystko po e4, po wybiciu, te moje pionki były wiszące, aczkolwiek to i tak jest dobrze białymi. Zresztą tutaj chyba przeciwnik za bardzo nie może mi zrobić jakiejś wielkiej krzywdy, tak mi się wydaje. O, ten ruch jest ciekawy. Wybicie pionek będzie słabe, ale chyba e4, goniec odchodzi i d5. Tak chyba trzeba zagrać. Gramy w ten sposób. Im więcej wymian tak naprawdę, to teraz może przeciwnikowi troszeczkę pomóc. No, gramy d5 mimo wszystko. Goniec wejdzie tu, ok. I muszę zagrać wieża c2 na wolną linię, bo skoczek już tutaj obroni pionka sam. Podejdę królem i powoli zacznę próbować na przykład grać przez f4, żeby tutaj się dobrać teraz do pionka, bo ta konstrukcja jest bardzo solidna, dobra, więc tutaj powinno to zadziałać wszystko. No, skoczek musi pilnować pionka, więc realizacja może nie będzie jeszcze taka bardzo łatwa, jak się wydaje. Przeciwnik sam próbuje wymieniać. No dobra, podchodzimy królem. Król w centrum jest bardzo ważny. Po wybiciu bardzo się zastanowię nad biciem skoczkiem. No właśnie, bicie skoczkiem jest w sumie ciekawe, bo jak zbije pionkiem, ten skoczek za bardzo może nie będzie jak grać, ale zagram tu. On zawsze mam wieża tutaj. Nie, no, dwa pionki więcej. Dobra, skoczek wchodzi do gry. Skoczek wchodzi do gry. Ten pionek nie wisi. Zawsze po odejściu gońcem mam taki ruch, ale też mam takie posunięcie ciekawe z widełkami, więc jak przeciwnik pozwoli, to taki ruch nawet będę chciał zagrać. Spróbować wymienić, tylko zawsze muszę uważać po wymianie, że wieża będzie pilnowała. No właśnie, tutaj poszło. Wieża C3 na spokojnie. Pilnujemy sobie tego pionka. Goniec tutaj nic nie atakuje. Zawsze zagram pionkiem na d6 i tu będę bronił. Skoczek e4. Dobrze działa, mimo wszystko. No tutaj d6 bez dwóch zdań. Nie ma nawet co analizować takiego posunięcia. No i myślę, że taki ruch załatwia sprawę, moi drodzy. Chociaż to posunięcie też daje wygraną, bo mogę tego pionka zbić. Myślę, że jednak wieża c5. Zmieniam zdanie, zagram wieża C5. Poza tym, jak goniec odejdzie. A, wieża zagrała. Dobra, to teraz mam taki ruch. To teraz jest taki ruch szybszy, dlatego że wymiana jest nieunikniona. Goniec musi zagrać tu lub tu. Skoczek D6 i doprowadzę pionka. Zwycięstwo, moi drodzy, plus 21 oczek. Wskakujemy na 2600. Rekord mamy rekord. Zobaczmy sobie analizę partii od samego początku, czy tutaj przeciwnik popełnił jakiś gruby błąd, bo na razie w tym momencie jest wszystko dobrze. I goniec F5. Właśnie, zobaczcie, że w szóstym ruchu goniec F5 liczec wskazuje, że ta pozycja jest niedobra. Jak trzeba grać? Trzeba grać C5, czyli mocno uderzać w centrum i okazuje się, znaczy to jest normalna pozycja tutaj cały czas, ale czarne miałyby po prostu mocną walkę w centrum i to jest dobra, cenna nauka. Uważam, jak ktoś gra Greenfelda, ten wariant dostanie białymi, to C5. No, grać w ten sposób po prostu trzeba. Goniec F5 było złe. Hetman B3, zobaczcie, ja nie znając teorii w tym momencie, po prostu widzę, że Hetman B3 dobrze działa i to jest faktycznie dobry ruch. Tutaj tak nieskromnie to oczywiście brzmi, ale no cóż, wygląda to fajnie. Tutaj też na dole widzę, że nie było żadnych niedokładności, pomyłek i błędów. I dokładność 99%, moi drodzy. Dokładność 99% tutaj na dole widać. No, ktoś mnie posądzi zaraz o to, że grałem silnikiem. Haha. Oczywiście tak nie było, fajnie. Fajnie, że taka dobra dokładność. 99% dokładności. No i skoczek z B na D7 pokazuje silnik, żeby grać. Zobaczcie tutaj mimo wszystko. Tak, no bo jak hetman bije, to wieża tutaj i jest jakaś kontra, to jest więc pionka tego za bardzo nie można zbić, ale po tym wybiciu skoczek B6 i tutaj czarne odbijają. No tak, oczywiście goniec C4 sobie gram w tym momencie, bronię,
No ale już czarnymi powiedzmy jakaś tam się gra robi, no nie jest aż tak tragicznie. A skoczek C6 już tutaj wszystko zepsuło. A co ciekawe, każe. To ja się pomyliłem teraz. Każe tutaj silnik bić jednak tu. Po tym ruchu, a hetman A3. Tak, i B4, okej. Okay. Zwracam honor i po tym ruchu goniec A6, ale masakra. Ale masakra, moi drodzy. Tutaj wszystkie moje figury się pięknie rozgrywają. Jednak nie trzeba było bić na B7, tylko pionka centralnego, jak się okazuje. To też jakaś nauka z mojej strony. No dobrze, sprawdźmy. Hetman B7, skoczek C6, hetman B7 błąd. Mimo takiej dużej dokładności. Aczkolwiek to jest cały czas lepsza białych. Tutaj hetman zbił. Skoczek C4, wybicie. No dobrze. Tutaj roszada, wieża. Goniec E5. Zobaczcie, no w ogóle jak maszyna tutaj szachuś gra. Goniec E5, czyli cały czas ten goniec w natarciu, żeby go wymienić. Wieża tutaj. Wieża z F na C1 każe grać. Czy z A? Z A na C1. Teraz już się poprawił. Tutaj, no wymiana, wymiana. To proste. I na D1. Bicie, bicie. No to są dosyć łatwe teraz ruchy. Goniec D3 i skoczek E5. No tak. Wieża G3. F3 też pokazuje, jak widać, maszyna. Na spokojnie, F3 tutaj, król. No tak, tu jest dosyć łatwo. Realizacja była chyba prosta. E4. E4 w ogóle szybko pokazuje. No też prawda. Tutaj po takim ruchu po prostu każemy gońcowi coś zrobić. Albo ucieka, albo zbija. Faktycznie. Wieża C2, A4. No i tutaj tak zachowawczo. I tu się wszystko. Wieża B2 pokazuje? Tak, zobaczcie, wieża B2 w ogóle. Rewelacja. Jestem zadowolony, że jednak takie ruchy udaje się znajdować. Znajdywać, znajdować. Wieża C2, tutaj F5, król E3, bicie. I teraz ciekawe, czym zbić. Skoczkiem. Haha. Super. Super, że skoczkiem, a nie pionkiem. Pionkiem ocena trochę niższa. To jest i tak wygrana, bo dwa pionki więcej. Ale dobrze, że potwierdziło się, że skoczkiem bicie jest lepsze, bo jednak skoczek aktywny. Tutaj skoczek C5 każe grać, a pionek sobie idzie szybko. Ok, wieża C3 też dobre. D6. No i tutaj chyba prosto. Wieża C5, tak. I wieża C7. Jednak nie zbicie pionka. Tylko od razu wymiana, żeby uprościć pozycję. Wow. Powiem Wam szczerze, no partia wyszła gładka z tego powodu, że przeciwnik po prostu się pomylił już w szóstym posunięciu, grając goniec F5 i po hetman B3 sprawa się wyjaśniła. No cóż, mamy rekord 99% dokładności. Krótka partia na rozgrzewkę na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.